Temat boreliozy bardzo często pojawia się w gabinecie psychiatrycznym, ponieważ ta choroba może często dawać objawy neurologiczne, takie z pogranicza neurologii i psychiatrii. I dlatego chcieliśmy opowiedzieć Wam dzisiaj więcej na temat boreliozy, o tym, jaki jest patogen wywołujący tę chorobę i czego można się spodziewać, a także parę słów o tym, w jaki sposób leczyć. W związku z tym zaprosiłem dzisiaj profesora Sała Matina, który jest parazytologiem. Bardzo Ci dziękuję, Ruslan, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. I spróbujemy właśnie porozmawiać o tych zagadnieniach związanymi z boreliozą. Co to jest borelioza, powiedz? Borelioza to jest choroba wywołana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Najbardziej znana jest bakteria Borrelia burgdorferi i najczęściej wywołuje boreliozę w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na kontynencie europejskim jest rzadziej i w Europie występują inne gatunki Borrelia garini, Borrelia afzeli. I tej bakterii nie powinno być w organizmie człowieka. Jeżeli dochodzi do zrażenia, bakteria namnaża się w organizmie człowieka i ponieważ no i występuje choroba zwana boreliozą. Daje objawy, czyli zapewne jakieś czynniki, które ta bakteria wywołuje, rozchodzą się po organizmie, wywołują reakcję immunologiczną. No i w normalnych warunkach rezerwuarem dla tej bakterii są dzikie zwierzęta i jedyny czy najczęściej sposób zarażenia się, to człowiek zaraża się przy kąszeniu kleszcza. Klesz pospolity Ixodes ricinus, on żyje tam na ogół do około tam 3 lat. I w okresie swego życia żeruje na różnych żywicielach, kiedy tam larwa, to jest na drobnych gryzoniach, na gadach, tam jak nimfa, to już tam na ptakach, na ssakach, na większych ssakach. I ponieważ w trakcie swego życia, które tam trwa około 3 lat, kleszcz żeruje na różnych żywicielach, ma szansę zarażenia się bakteriami. Czy on przechodzi po prostu zwierząt? Tak, na przykład. Z jednego zwierzęcia? Wydobywa się. Wydobyły się larwy. No i larwy żerują na jakichś drobnych zwierzętach, na których mogą, na plazach, na takich drobnych ssakach. Później ta larwa zamienia się na nimfę, to trwa około roku. W następnym roku, jak on już zaatakuje jakieś większe zwierzęta, ptaki, jakieś większe ssaki, na nich żeruje i przy okazji może od kolejnego żywiciela dostać bakterie, które on ma. Wciągając krew, Wciągając krew, zrażają się i później już tam w kolejnym roku, kiedy już nimfa jest osobnikiem dorosłym, albo kiedy jeszcze nimfa, to może też zaatakować człowieka. Uważa się, że ludzie atakują osobniki dorosłe i samice i nimfy, no i rzadziej tam czy larwy. I teraz, jeżeli taki klesz zaatakuje człowieka, żeruje na człowieku, to jest pewne ryzyko, większe czy mniejsze, że przekaże te bakterie w organizm człowieka. No i w ten sposób dochodzi do zrażenia, że człowiek zaraża się bakteriami borelia, które były w organizmie kleszcza. No a dalej te bakterie namnażają się w organizmie człowieka i rozwija się choroba zwana boreliozą. A powiedz, czy wszystkie kleszcze mają te bakterie? Nie. Jakby głównym czynnikiem, nie u wszystkich kleszczach mogą namnażać się te bakterie, różne gatunki kleszczy też żerują na różnych zwierzątkach. Człowiek, do zrażenia człowieka dochodzi najczęściej przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najczęściej w Polsce to jest Ixodes ricinus, jeszcze jest Ixodes persulcatus. I ten Ixodes ricinus uważa się głównym takim czynnikiem, głównym wektorem do zrażenia ludzi borelią. A u wszystkich tych kleszczy z tego gatunku, u wszystkich będzie? Nie. No to, jak robi się badania kleszczy, no to w zależności od regionu, od sezonu, od różnych badań, to od kilku procent, do tam czasem do 30-40% kleszczy jest zarażonych. Czyli nie każdy kleszcz, który nasz jest zarażony, plus nie przy każdym żerowaniu dojdzie do zarażenia człowieka. Nawet jeżeli kleszcz był zarażony,
to on nie musi zarazić człowieka. Tak jest, to bardzo ważne. Jak widzicie, to nie jest tak, że każde ukąszenie przez kleszcza może wywoływać boreliozę. Jak pan profesor powiedział, 30-40% kleszczy przenosi tę bakterię. Czy można takiego kleszcza w takim razie, skoro tylko 30-40% kleszczy przenosi bakterie, to czy można by było go odnieść do jakiegoś laboratorium i przebadać? Bo powiem dlaczego zadaję to pytanie, bo słyszałem, czasami zdarza się, że lekarze na izbie przyjęć, sam byłem zresztą świadkiem kiedyś pracując na izbie przyjęć w szpitalu, że doktor konsultujący powiedział pacjentowi, żeby wziąć tego kleszcza i odnieść do laboratorium i przebadać, żeby człowiek wiedział, czy by istniało w ogóle ryzyko, żeby się zarazić. Nie, jeżeli wychodzimy z założenia, czy istniało ryzyko, no to można przebadać. I są laboratoria, które wykonują takie badania. Daje się im kleszcze, oni robią badania kleszcze, badania molekularne i mówią, że u tego kleszcza wykryto obecność bakterii Borrelia burgdorferi, z tej grupy bakterii z rodzaju Borrelia. Natomiast, no i znowuż, jakże wynik ujemny, klesz jest niezarażony, no to zakładamy, że on jest rzetelny, ten wynik, no to ryzyko zarażenia człowieka jest zero. Natomiast jeżeli klesz jest zarażony, wykryjemy, że ma borelię, to z tego de facto nic nie wynika. Rozumiem. Ale chodziło mi bardziej o to, że możemy wykluczyć przynajmniej, tak? No przynajmniej tak. Na pewno każde badanie jest obarczone jakimś ryzykiem błędu, że wynik może być fałszywy dodatni lub fałszywy ujemny. Natomiast jeżeli zakładamy, że ten kleszcz jest, wiemy, że jest niezarażony, no to raczej nie było ryzyka zarażenia. Natomiast jeżeli kleszcz był zarażony, to trudno to przełożyć na dalsze jakieś postępowanie kliniczne, bo dla wdrożenia leczenia muszą być objawy choroby i muszą być laboratoryjne potwierdzenia, że obecności borelii w Twoim organizmie. Profilaktycznie nie podaje się antybiotyków przeciwko borelii. Kolejna bardzo ważna informacja. W niektórych szczególnych sytuacjach lekarz może rozważyć i podać profilaktyczne antybiotyki, to już będzie do decyzji lekarza, ale jest pewne szczególne sytuacje, kiedy lekarz może uznać, że to zrobić. Rutynowo tego nie robi się i nie ma potrzeby podawania tych antybiotyków. Piszą, że w tych regionach, gdzie jest dużo kleszczy i dużo zarażonych kleszczy i tam, gdzie publiczność populacja. Tak, okej. W tych regionach, gdzie jest dużo zarażonych kleszczy i gdzie ludzie narażeni na często zarażone kleszcze, to musieliby w takim momencie ciągle podawać profilaktyczne antybiotyki, to jest po prostu mija się z celem. Dlatego profilaktyka antybiotykam stosuje się w rzadkich, wyjątkowych sytuacjach. Rozumiem, tak, to bardzo rozsądne. Czyli znowu pan profesor podkreśla, że nawet jeżeli wynik dodatni jest u takiego kleszcza, to wcale to nie przekłada się na to, że musi wystąpić borelioza, więc że nie powinniśmy wpadać w taką panikę, że od razu należy się leczyć, bo kleszcz mnie ukąsił, czy to jest dobre, prawidłowe określenie, ukąsił? Tam ukończy, ugryz. No, okej. I teraz, nawet jeżeli mamy zarażonego kleszcza i on tą żerował na człowieku i stosunkowo szybko, w ciągu tam kilku godzin, kilkanaście godzin usuniemy tego kleszcza, to uważa się, że ryzyko przekazania tych bakterii jest bliskie do zera. Zawsze klasycznie deklarowało się, że tam doba, dwie, to wtedy jest, jeżeli on ma te bakterie, to jest duże ryzyko, że te bakterie przekażą. Natomiast jeżeli to minęło kilka godzin, to nigdy nie można wykluczyć. Natomiast ryzyko przekazania patogenów jest bardzo niskie. Czyli znowu kolejna taka bardzo informacja, którą chcielibyśmy, żebyście wszyscy zapamiętali. Przyjmuje się w medycynie, że do doby od ukąszenia ryzyko jest niewielkie. Nie możemy nigdy w medycynie powiedzieć, że jest zerowe, ale mówimy, że jest bardzo niewielkie ryzyko do doby od ukąszenia, no bo ten kleszcz musi się wgryźć, tak? Żeby najeść się, kleszcz żyje na człowieku tam tydzień dłużej. I to jest ten pewny czas, kiedy on wtedy kleszcz jest w pełni najedzony. I wtedy już jest duże ryzyko, że jednak przekazał te patogeny. Natomiast jeżeli po powrocie do domu z wycieczki z lasu, z łąki, powinniśmy rozebrać się, obejrzeć całe ciało i jeżeli zauważymy, że mamy jakąś kleszcza, no po prostu usunąć go. Jeżeli to zrobimy tego samego dnia w
krótkim czasie, to to jest jakby... Minimalne ryzyko wtedy też. Bliskie do zera. Spłukać się można, prawda? Na przykład wziąć prysznic i raczej, jeśli to jest świetne. Nie, jeżeli ugryź się, to. Jeżeli ugryź, nie, ale. Nie. Bo... Jeżeli jeszcze chodzi po ciele, tak, bo można zobaczyć, bo klesz potem, jak dostanie się na ciało człowieka, to jeszcze wiele godzin przemieszcza się, szuka to miejsce, które będzie odpowiednim miejscem dla niego do żerowania. I wtedy, jeżeli wykryjemy na tym etapie, że on po prostu przemieszcza się na ciele albo jest na ubraniu, no to po prostu usuwamy i nic nie stało się. Tak, chodziło, że zaraz po spacerze można się opłukać. Jeżeli nawet widzimy, że jest na ciele, jeszcze nie jest ugryziony. Natomiast jeżeli jest ugryzienie, to spłukanie, on trzyma się dość mocno, no to wtedy pęcetką po prostu wziąć za kleszcze i usunąć. Kolejna bardzo ważna informacja. Przy usuwaniu należy to zrobić w taki sposób, żeby nie ucisnąć tego... Nie ściskać. Jak się nazywa ta część kleszcza, którą on napełnia się, wypełnia się krwią, nie uciskamy tej części, ponieważ to spowoduje przepompowanie jakby krwi do skóry i tkanek gospodarza, czyli człowieka, tylko trzeba go w taki sposób uchwycić, żeby niżej po prostu, tuż nad skórą, żeby nie spowodować wciśnięcia tej krwi w skórę, no bo właśnie w ten sposób człowiek się zaraża, prawda? Tak, bo jeżeli nie doszło do zrażenia, my go ścisnemy, to po prostu tą zawartość, te patogeny, które były, przepompujemy do organizmu człowieka i wtedy szansa na zrażenie jest właśnie gwałtownie. Bo nie powiedzieliśmy tego, powiedz jeszcze, bo tak, samo ugryzienie, gdyby to kleszcz tylko ugryzł i wciągał tą krew, niczego by nie powodowało, no bo on by nie zarażał człowieka. Tak, dlaczego on zaraża? No bo... Po pierwsze wpuszcza ślinę, która może zawierać patogeny. Plus kleszcz też jak pobiera krew, no to w jakiś czas tam ją trawi i później zwraca frakcję płynną tej krwi, z powrotem zwraca, no i jest niepotrzebna i bierze kolejną porcję. I ponieważ cały czas żeruje tam, mówimy, tydzień dłużej i cały czas jest wymiana płynów między organizmem kleszcza a organizmem człowieka, no to wtedy to jest jakby ułatwia na przekazanie patogenów. Jasne. Kiedyś mówiło się, że jeżeli mamy kleszcza, to żeby tam posmarować jakimś olejkiem, benzyną i wtedy on sobie uwolni się sam i wypuści. Aha. No i nie wolno tego robić, bo to jest prawda, jeżeli mamy kleszcza i posmarować go jakimś tłuszczem, no wtedy nie ma czym oddychać i uwolni się sam. Tylko że przed tym, jak uwolnić się, no to jest duże prawdopodobieństwo, że on zwymiotuje z pracy te płyny i ryzyko przekazania tych patogenów po prostu bardzo, bardzo wzrasta. Dlatego współczesne zalecenie, widzimy kleszcza, ostrożnie, nie ściskając go, albo takim lasu, albo pęcetka, albo różne uchwyty, pociągnąć i wyrwać. Jeżeli kawaleczek tam aparatu gębowego zostanie w tej skórze, to tym nie przyjmować za to, potraktować jak malutką drazkę i to jakby nie ma znaczenia kliniczne. Samo zostanie usunięte ze skóry. Czyli kolejny bardzo ważny komunikat. Rzeczywiście ten mit, czy taka metoda, nie wiem, czy babcina to dobre określenie, ale niektórzy pacjenci rzeczywiście pytają się o to, czy można tłuszczem, masłem na przykład posmarować, to tak jak pan profesor powiedział, raczej nie jest to dobra metoda, bo to z dużym prawdopodobieństwem spowoduje zwymiotowanie przez kleszcza tej treści, którą ma w sobie razem z bakteriami borelii do skóry i spowoduje, że wzrośnie ryzyko. W jaki sposób możemy się chronić przed ukąszeniem? No, najlepszy sposób to unikanie miejsc, gdzie są kleszcze. No, ale zaleca się spacery, no właśnie, przyrodą, do lasu, do parku. Z przyrodą, no to można stosować repelenty. Jest dość szeroka gama repelentów, które nanosimy. Tak jak napisano będzie przez instrukcję producenta, na skórę, na ubrania, na odsłonięte części. Oni odstraszają kleszcze i w taki sposób chronimy się przed ukończeniem kleszczy. Plus po powrocie z tego miejsca, gdzie byliśmy narażeni, powinno się rozebrać się, obejrzeć całe ciało. No i jeżeli widzimy, że jest kleszcz, to usunąć go. I jeżeli to zrobimy w krótkim czasie po powrocie, no to
no to ryzyko zarażenia, to jakby profilaktyka, nie doprowadzi do zarażenia, czyli repelenty oraz usuwania, stosunkowo szybkie usuwania. Ja jeszcze słyszałem kiedyś jakiś leśnik opowiadał, że po prostu ubrać się w ubrania z długimi rękawami. Prawda? Z rękawami, z mankietami, no ale to jest ograniczyć szansę, że ktoś nas trafi do naszego ciała, jeżeli mamy tu rękawy. Natomiast, no a jeżeli już jest, to postarać się maksymalnie szybko w jakiś taki w rozsądny sposób, ja mówię, nie ściskając usunku po pęcetką. Na przykład to spłukać się też można. To teraz zacznijmy troszkę o tych objawach. No już jeśli niestety zdarzyło się, ten kreszcz się wgryzł, przeszły bakterie, był niestety te 30-40%, mamy pecha akurat. Żerował tam dobę i dłużej. Tak jest, żerował dobę i dłużej, czyli jak widzicie wiele tych czynników musi pójść nie tak, tak? No już trzeba mieć pecha. To nie jest tak, że jeszcze raz podkreślamy, że każde ukąszenie od razu powoduje, że ktoś się zaraża. No ale to wszystko poszło nie tak, te kilka kroków, no i rzeczywiście człowiek jest zarażony. Co, jakie są objawy? Może poznać? W miejscu ukąszenia może powstać zaczerwienienie i to prawdopodobnie w większości przypadków jest po prostu reakcja organizmu na ukąszenie, no, która sobie tam w kilku dniach minie. Natomiast jeżeli doszło do zarażenia borelii i rozwija się borelioza, to jednym z takich charakterystycznych objawów, który nie zawsze występuje, tam w około połowie przypadków występuje, w połowie przypadków nie, to powstawanie tak zwanej rumień wędrującej. Jest zaczerwienienie, on jest na ogół to jest tam tydzień, kilka tygodni od momentu ukąszenia. Pacjent nie zawsze może pamiętać, że albo odnotować, że był ukąszony przez kleszcze, tylko że jeżeli powstał rumień wędrujący i lekarz rozpoznał, że to jest rumień wędrujący, no to wtedy powinien wdrożyć leczenie, bo to jest ten objaw jest charakterystyczny. Rumień wędrujący, on jest powyżej 5 cm, powiększa się, zmienia kształt, rozjaśnienie w środku, wyraźnej granice między tym zaczerwienieniem i zdrową tkanką. No i w tym momencie ten charakterystyczny objaw, jeżeli lekarz rozpoznaje, że to jest wizualnie, że to jest rumień wędrujący, no to wdrąża antybiotykoterapię i tam pewnie kurs antybiotyków tam 3 chyba do 4 tygodni. I w większości przypadków to jest skuteczne i rokowanie jest na ogół jest bardzo dobre. To jest wczesne rozpoznanie boreliozy, antybiotykoterapia i wszystko będzie dobre. Natomiast jeżeli u części osób nie tworzy się ten rumień wędrujący, to jest nie było go lub przyuczyliśmy, nie rozpoznaliśmy, no to wtedy bakterie namnażają się w organizmie i może rozwinąć się już od po kilku miesiącach, rozwinąć się choroba, rozprzestrzenia się zajmuje inne tkanki, najczęściej miejscem, w którym zostanie uszkodzone, to stawy kolanowe, rzadziej skokowe czy łokciowe. Dochodzi do zapalenia torebki stawowej, zapalenia błony maziowej. No i w tym momencie, jeżeli mamy te objawy zapalenia stawów, powinny się udać się do lekarza i lekarze zlecają diagnostykę laboratoryjną, że musimy, bo zapalenie stawów samo w sobie nie jest charakterystyczne, że to jest na pewno borelioza. Musimy poszukać potwierdzenia, że mamy do czynienia z boreliozą. Takim badaniem jest badanie serologiczne. W organizmie człowieka wykrywa się przeciwciała antyborelia i wtedy, jeżeli mamy te przeciwciała antyborelia, mamy objawy choroby, no to razem pozwala nam rozpoznać, że mamy boreliozę. Ja jeszcze przerwę Ci na chwilkę, bo jakby podkreślę to, co przed chwilą powiedziałeś. Zaraz będziemy omawiać kolejne etapy zakażenia boreliozy, ale chciałem to podkreślić, co powiedziałeś, że te zmiany w kolanach, w stawach są następstwem bardziej boreliozy niż boreliozą, czyli to jest taki nie tyle efekt samej obecności bakterii, co tego, że organizm... To jest reakcja organizmu na bakterie. Tak, na bakterie. Na bakterie.
I te rozpoznania, bo mamy różne klasy przeciwciał i pierwsze przeciwciała, które powstają, to przeciwciała klasy IgM. IgM, podkreślamy. I oni tworzą się nam w kilku tygodniach, tam 3-4 tygodnie i uważa się, że taki maksimum będzie tam 4-6 tygodni, wtedy już maksimum, najwyższy poziom przeciwciał IgM. I w późniejszym okresie, tam w czwartym, po szóstym tygodniu, wykrywa się też przeciwciała klasy IgG. Uh-huh. To jest, mamy na początkowym etapie przeciwciała klasy IgM, później, w późniejszym etapie wykrywa się przeciwciała klasy IgG, a przeciwciała klasy IgM stopniowo zanikają. A przeciwciała klasy IgG, te późniejsze, no to zachowują się przez wiele lat. No i te metody wykrywania przeciwciał, najczęściej mamy dwie metody. Jest metoda testem ELISA, uh-huh. i on jest bardzo czuły, ale no i tak jak test przesiewowy, to jest jego zadaniem nie przeoczyć, on jest bardzo, bardzo czuły, a co za tym idzie, to czasem on daje fałszywo dodatnie wyniki. Aha, to bardzo ważne. I wtedy, jeżeli mamy wynik ujemny w teście ELISA, no to traktujemy to jak wynik ujemny. Uh-huh. Natomiast jeżeli mamy wynik wątpliwy lub wynik dodatni, to zaleca się wykonania kolejnego badania w kierunku wykrywania przeciwciał, ale metodą Western Blot. Uh-huh. Western Blot już taki bardzo, bardzo specyficzny. No i wtedy ten test Western Blot powinien potwierdzić. Mamy potwierdzenie w teście Western Blot. No uznajemy, że wykryliśmy przeciwciała. Uh-huh. Klasy IgM lub klasy IgG. A skoro mówimy już o diagnostyce, to wiem, że też czasami wykonuje się metodę PCR. Kiedy ją można zastosować? No. Czyli metoda... Z metodą PCR, tam jest taki problem, że jest duże ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego. Czyli jeżeli uzyskamy wynik dodatni, to raczej to jest wynik dodatni. No, stosuje się specyficzne primery, wykryliśmy DNA patogena. W sytuacji, jak jest wątpliwy, zawsze można do sekwencjonowania i przekonać się, że to rzeczywiście jest DNA tego patogena. Natomiast tak... Z praktyki wiadomo, że tak jest, te testy, które stosuje się teraz, tak jak to w większości przypadków jest obarczone ryzykiem uzyskania wyniku wreszcie ujemnego. Dlatego testy PCR w diagnostyce boreliozy w tej chwili nie mają szerokiego zastosowania. Jasne. To jest w porządku metoda naukowa, poważna, tylko że no, z względów praktycznych może to zmienić, a w tej chwili nie. Tak samo metody takie klasyczne, mikrobiologiczne, kiedy pobieramy próbkę i hodujemy tam na podłożach. Generalnie te bakterie z tej grupy gorzej, to znaczy da się wyhodować, ale generalnie to stwarza pewne trudności i dlatego też w praktyce takiej rutynowej tych testów nie wykonuje się. I opiera się na tych badaniach serologicznych, na wykrywaniu przeciwciał. Drugi problem jest taki, że przeciwciała klasy IgG, jeżeli już wytworzyły się tam po tych 4-6 tygodniach, to nie zachowuje się przez wiele lat. No i można być wyleczonym, czyli rozpoznaliśmy, że jest borelioza, zrobił się kurs antybiotykoterapii, nie mamy już borelii, człowiek formalnie nie ma boreliozy, tak. Natomiast przeciwciała zachowują się. No i wtedy to może stwarzać jakby trudności w interpretacji, bo z jednej strony mamy przeciwciała, tak. Ale już nie mamy patogenu. No i w takich wszystkich wytycznych mówi się, jeżeli mamy przeciwciała same siebie i nie mamy objawu choroby, to nie ma znaczenia diagnostycznego i to nie wymaga wprowadzenia leczenia takiego antybiotykami. No bo to no, nie ma takiej potrzeby, to będzie nieuzasadnione podawanie antybiotyków. Mimo tego, bo nie leczymy przeciwciał. Przeciwciała zostają z nami i już tak będzie. I to już tak samo jak, że nie leczymy przeciwciał i też nie leczymy kleszcza. Z samego faktu, że mamy zarażonego kleszcza, no to nie powinno się leczyć człowieka, no bo powinniśmy rozpoznać choroby u pacjenta. Często to powtarzamy, więc kolejne bardzo ważne stwierdzenie. Leczy się człowieka, a nie badania. To we wszystkich specjalnościach medycznych jest ta sama zasada i tak samo tutaj
przede wszystkim ważne są objawy u człowieka, a nie to, co wyjdzie w różnego rodzaju badaniach. To są zawsze pomocnicze informacje dla lekarza, a nie, czy prawie zawsze w każdym razie, a nie główna informacja, która powoduje, że zmieniamy postępowanie przy lecząc człowieka. No i jak powiedzieliśmy, że na początku może być rumień wędrujący, którego może nie być, tak? Jeżeli my na tym etapie nie było leczone, albo nie było rumienia, albo nie rozpoznaliśmy, to te dalsze już rozwój choroby to może mieć objawy z zajęciem stawów, jak staw kolanowy, skokowy, lokciowy, ale również w rzadkich przypadkach to może być uszkodzenie mięśnia sercowego i też jest jedna z takich lokalizacji. I w części przypadków rozwija się neuroborelioza. Zajęcie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. I no, no to też jest dość poważna choroba. I w momencie rozpoznawania neuroboreliozy no, musimy mieć objawy te neurologiczne oraz wyniki badań serologicznych, że mamy przeciwciała tam w tej dziedzinie. Przeciwciały wtedy na razem, mając badania laboratoryjne o obecności przeciwciał i widząc objawy, które no, nigdy nie są tak jednoznacznie charakterystyczne, to na tej podstawie rozpoznajemy neuroboreliozę i wtedy no, leczenie antybiotykami, no bo mamy później z pomocą antybiotyków usunąć bakterie, wyniszczyć bakterie. Jakie to są objawy neuroboreliozy? Dosyć skomplikowany ból głowy, który w dalszym rozwoju może być zaburzenie percepcji, otępienia, zachowanie psychicznym i tam no, raczej nie będzie jednoznacznych charakterystycznych, jasne, że powiemy, że ten objaw to masz już boreliozę. To tyle. Bardzo Ci dziękuję, Ruslan, że przyszedłeś do nas. Myślę, że bardzo dużo, bardzo ważnej wiedzy przekazujemy i dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że od niedawna mamy również podcast na Spotify'u. Możecie słuchać wszystkich naszych odcinków właśnie tam, na Spotify'u. Natomiast również od niedawna uruchomiliśmy możliwość wspierania naszego kanału i z prawej strony pod każdym filmem powinniście widzieć przycisk Wspieraj i za niewielką opłatą miesięczną można uzyskiwać wcześniejszy dostęp do premierowych odcinków, kolejnych nowych odcinków i dostęp do specjalnych odcinków, które dostępne są wyłącznie dla wspierających. Zapraszamy i zachęcamy do wspierania.